Siemka, siemka, witajcie z tej strony ponownie Galajus i witam was w prawdopodobnie ostatnim odcinku z The Evil Within. Jest nowy mikrofon, nowa zabawa, a tak naprawdę ostatni odcinek będzie zakończeniem dość epickim, dlatego że mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się wszystko już zamknąć tym tematem. Będziemy mogli w końcu osiągnąć to, co byśmy chcieli. Ja się niestety muszę oddalić od mikrofonu, dlatego że mówiąc blisko nie jestem w stanie grać. No ale mam nadzieję, że nie będziecie z tym za bardzo zdenerwowani. No i mój głos się nieco zmienił. Na pewno się zmienił, nie wiem czy na dobre, czy na gorsze. Jest inny i ja jestem po prostu tego świadomy, ale staram się go tak troszeczkę przynajmniej jeszcze zedytować. Postaram się to zrobić. Ale dobra, koniec tego. Jesteśmy więc w ostatnim odcinku z The Evila. Ewilka, mojego złego. Widzieliście już początek, wiecie co nas czeka, wiecie, że będzie robot od cholery. I mam nadzieję, że mi się to uda w miarę ładnie ogarnąć, więc zaczynamy rozpierdziel. Zaraz zaczną stamtąd wychodzić, więc ja może szybko zacznę zbierać co mogę. A potem będziemy kombinować. O właśnie, już wyłażą. I na sam początek warto będzie tam granatem gdzieś rzucić, ale niech oni poschodzą, dlatego że teraz będę miał problem po prostu, żeby trafić w nich. A przez ten czas mogę pozbierać amunicję, tak? Więc tutaj zaczynają schodzić i to jest dobry moment, żeby rzucić. Troszkę wyżej, mam nadzieję, że sięgną. No nieźle, dobra. Dwie ofiary są, ale ja jeszcze tu muszę pozbierać. Dobra, tutaj mamy chyba fulla, tak jest. Dobra, emocje są jak na grzybobraniu. Nie no, żartuję, naprawdę są emocje, jest tu mnie całkowicie ciemno w pokoju. Teraz mam w ogóle najjaśniejszy klimat w ogóle w tej grze, jaki kiedykolwiek był. Więc ja i tak zaczynam się martwić. Na sam początek i tak będę strzelał najsłabszą bronią, jaką mam. Dopiero później będę próbował coś większego. O właśnie, tutaj mam strzykawek parę, więc od razu biorę. Mam nadzieję, że teraz wszystko też ładnie mnie słychać. Bo to też jest dość ważne. Wybuchaj, wybuchaj. Tylko wybuchaj. Gruba świnia, ja pierdzielę. Dobra. Teraz będziemy mogli się tam wrócić. Buteleczki to ja nie chcę, to sobie daruję. W sumie co butelka robi, nie? Dobra. Bierzemy harpun od razu. Teraz idą z tej strony. Dobra, od razu bierzemy granata. Kurde, odbiło się. Panie Słod. Spalaj się. Kurde. Jak się uratował? Po co ja ten sok zbieram? F-kom. I dziadwę. Jeszcze z tej strony, dobra. Bierzemy shotguna. Aha, nie mam tu shotguna ustawionego. Co tu się wydarzyło? No ja nie ja chciałem wskoczyć, kurde. A ten mi zaczął zbierać, nie? W sumie nie wiem po co ja to zbieram, ale dobra, lecimy. Bierzemy V-kę, trzeba ustawić shotguna na dwójkę. Jest mój shotgun. F2. O, dobra. Ja są dwójeczkę. Trzeba zacząć strzelać konkret. To się robi problem. Nawet na poprawkę drugi raz. Podpalę to dziadostwo, bo nie lubię. Ciebie też spalę, bo nie wiem czy jeszcze żyjesz. O, żył właśnie, więc tym bardziej. Tutaj już się pozabierali, więc jest spoko. Nie ma światełka, to jest bieda. Dobra, tu jest buteleczka. Dobra, teraz stąd wyładam, czyli mamy w zasadzie ten sam etap. Tylko nie pozbieraliśmy wszystkiego, co byśmy chcieli. A ja muszę tutaj wyciągnąć konkretną broń, bo inaczej się to tutaj nie da ogarnąć. Kurde, kurde, kurde. Muszę przed tym spierdzielać od razu. Boże, jak mnie to goni, nie? Ła, łocie pan! Gdzie ten skurczybyk jest teraz? Mam nadzieję, że mu starczy tyle. Dobra, wyciągamy shotguna. Spłoń. Dobra, jest punkt kontrolny, świetnie. To jesteśmy już na plus. Ale nadal nie wiem, czy nie warto by było się tu porozglądać bardziej. Tu jednak amunicje są cholery. Więc to i też zrobimy. Wejdziemy tu na górę najpierw. O właśnie, mechanizmy, to jest bardzo potrzebne. Tutaj widzę buteleczka, myślałem, że coś fajniejszego, ale niestety
A coś tu jeszcze jest. Gdzie to jest? Nie ma. Kurde. Może to schodzenie mi się pokazało. Nie wiem, dobra. Wiesz o to. Tulu, nie spadnij tylko. Tu jakiś wózek walizki jeszcze. Dobra, lecimy dalej, nie ma co. Okej. Tutaj już mamy chyba ogarnięte. Wow! Ja myślałem, że tu wszystko będzie, a tu widzę, znowu wyłażą. Jeszcze było podnieść? A! Dobra, bierzemy fałkę granatem. Mam jeszcze granat, mamy jeszcze jeden. Musimy go jakoś fajnie rzucić. A, dupa. Nie stykło tak, jakbym chciał. Dobra, musimy strzelać tak. Ło! Kurde! Nie zauważyłem tego. O, jaka ładna pani. Ładny zombie bym powiedział, może bardziej. O ludzie, przypierdzieli mi tym szpadlem, a ja chciałem tylko podpalić i spierdzielać z tym. Boże, nie mam tu aż amunicji. Tutaj mam ostatni nabój. Boże, rifle, znaczy to. Wybuchowy bełt, wybuchowy. Bierzemy to. A teraz trzeba pobawić się o wiele grubiej niż zwykle. Bum! Dobra. O kurwa, rakietnica. Ja pierdzielę. Na dystans go biorę, nie kombinuję nawet. O! No spoko, zajebiście. O, jak dostanę to po mnie, na pewno. Dobra, musimy chyba... Nie, kuszą też tam nie sięgnę. Kurde. To by tu ogarnąć. Kuszą teraz w sumie by sięgnął. Wyciągnijmy tą kuszę. Ja pierdzielę. Co za wariot. Jeszcze mi powiedzcie, że on tam dalej stoi, nie? Coś tu się zaczął chwiać chyba. Ja nie wierzę. Po prostu nie wierzę teraz. Matko Boska! Zaraz mnie ciachnie. Ja nie wierzę, po prostu to jest masakra. Ja tam biegam i nie wiem w zasadzie, co teraz mam zrobić. Ale chyba mam jedno, jedyne, konkretne, prawidłowe wyjście z teraz. Wyciągamy mój najlepszy pistolet, jaki mam. Dobra, ten się wyrypał. Okej. Coś daj? Nie wiem. Ale tu tam jeszcze jeden został z tych szybów. Dobra. I teraz misja na teraz. Trzeba po prostu to pozbierać, zobaczyć, co będzie później. Nie wiem, czy był punkt kontrolny. Nie zdążyłem tego na to spojrzeć. Nie miałem w tym głowy. Może coś... Leży tu trochę tego. Trzeba pozbierać go. Nie wiem, co będzie później. A teraz to jest po prostu rozpierdziel. Rakietnica, człowiek piła. Wszystko po kolei. Byleśmy nie musieli zabijać ponownie tych samych wrogów. Prawie ile razy. Dobra, rzucamy ten, nie potrzebuję tego. O dziwa, tu jest strasznie jasno. Tu się coś rusza. Boję się, po prostu się boję. Ten odcinek to będzie największa masakra w moim życiu. Ale dobra, żyjemy. Tutaj jeszcze sobie ogarniam wszystko ponownie. Tutaj też chyba już nic nie ma dla mnie. Tak. Może to oczy się tak ruszają. Może tu coś dla mnie było. Ten ciul spadł. Wierzę, że spadnie, to se spadł. Okej, na górze byliśmy. Na pewno. Tak, tu mam tylko wejść, więc nic takiego. Zbieramy tutaj.
Ile mam tych soczków? Prawie 11 koła. Tutaj jeszcze coś jest? Do rifla. O, tego mi było potrzeba. Jezu, jak te oczka się ruszają, nie? Pochodnie. Nie chcę tego. Dropaj tego, dropaj. Okej, okay, tu już byliśmy. Dobra, trzeba włazić na górę. Jeszcze na górze mamy ten harpun wbity. A, nie mogę go wziąć, bo mam już. Mogłem w sumie harpunami strzelać niewybuchowymi, ale wybuchowe też są dobre w zasadzie. Więc nie żałuję. Dobra, co nas tutaj czeka? Znowu rozpierdziel. Okej. Okay. Oczy coś pomagają? Mi się zdaje. Nie wiem. Naboje do tego sobie zostawię. Nie zostawię sobie jedno. Tak myślałem, że tylko zejdę i zacznę się dziać coś złego. O kurde. Ja chyba tam jedną strzykawę zostawiłam. Przynajmniej mam takie wrażenie. A, tu soj. Dobra, przeładujmy. Kurde, ale strzelują. Chyba ich pościągać stamtąd. O, przyrypał. Idealny aim. Dobra. Mamy tu jeszcze jakieś naboje do tego? Tu mamy. Dobra, bierz to. Już myślałem, że nie trafię, nie? Dobra, kolejny. Rary pitch. Tutaj nie ma nic dla mnie. Kurde. Brata mnie. A, się schował. Teraz z prawej strony. Chyba, że już żadnego nie ma, to tylko z tamtej strony mogę wyjść, tak? Co za gówno. Dobra. Nie mamy jak co robić, to musimy wejść na górę chyba. Jezu, aż mnie ciarki przechodzą. Boże, jaki klimat tutaj dali. Ja pierdzielę. Dobra, musimy chyba tędy właśnie. Chyba, że coś tu na mnie jeszcze czeka. Tutaj w sumie jest harpun, ale nie mogę go wziąć. A to jest kurczy byk. Dobra, idę do ciebie. Chciałem do ciebie iść. Wybuchnie, wybuchnie. Siema. Czy ja na pewno chcę tu przejść? O, chyba chcę. Dobra, mam tu strzykawkę następną, więc spoko, nie żałuję. O, do Rifland, zajebiście. To z drugiej strony. Amunicja, to fajnie, fajnie. O, to shotguna, też mi się podoba, dobra. Jezu, jak mi pomiata. Dobra, lecimy, nie ma co. Teraz co nas czeka, ja się boję, totalnie się boję. Nie wiem, co mnie tu czeka. Chyba wchodzę już do budynku. I... korytarz. Korytarz, dokąd ten korytarz? Ciemniej się zrobiło. Dobra, przeładuję sobie te bronie. Jednak, jakby nie patrzeć, to mi może pomóc. Dobra. Tutaj jeszcze też sobie przeładuję, ale tu już mogę sobie iść. Dobra. Jest. W czym ja chodzę w ogóle? I co to będzie? Co to będzie? What? Zejście w... Chyba to żartujecie. Ale jasno, napierdziela. Moje oczy. Powiedzcie mi, że teraz będzie jeszcze gościu safe, to już po prostu pierdzielne na łeb. Ale ja już po prostu nie mogę, ja już cały spięty jestem, nie? Dobra, tu mam jakąś wajkę, ale nie chcę jej na razie użyć. Mamy strzykawę, więc tą sobie zjedzmy, a weźmy następną. Tu jest bomba. Tam coś jeszcze jest. Dałoby się tu przejść. A, spoko, tak też mogę zebrać. Mi się to podoba. Co to leży tu? To się rusza. Widzicie to? Lol. Nie chcę wiedzieć, co się stanie, jak ruszę tą wajchą po prostu. Ale to będzie chyba złe. Więc póki jest spokój, teoretycznie powinienem to rozbroić, ewentualnie zrobić sobie krzywdę. Spróbuję. Chyba, że nie mogę. Mogę. Dobra, udało się. Spoko. Więc jest tutaj troszeczkę bezpieczniej, przynajmniej przez chwilę.
Nie, nie będę na razie na siebie zwracał uwagi, nawet strzelając w to. Otwieramy. Dziab. Nic się nie dzieje. Okej. Mogę tu zamknąć za sobą? O, jak fajnie, dobra. W sumie nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, ale... Okej, rozwalmy to teraz. Kurcze, kurcze, dobra. Zbieraj się, gościu. Nie pykło. Ale mechanizmy mogą się przydać. Już zużyliśmy trochę. Jakby nie patrzeć, no to będzie jednak kosztowne. Co tu się będzie jeszcze działo? Nie wiadomo. Więc póki jest spokój, to ja jestem bardzo tutaj ostrożny. Nie chcę ani trochę ryzykować. Chcę pozbierać wszystko, co mogę. Tutaj chyba będę musiał iść. Do rifla. Może tu jakieś szyneczki zwiszają. Ale razie. No kurde! Kogoś pojebało! Idę stąd! No wy chyba co jaja robicie? Nie! Dlaczego ja zgadłem? To gówna się włączyły. O Boże, to jeszcze się rusza. Dobra, co ja mam teraz zrobić, tak? Muszę ich chyba pokonać. Ale co może ich zabić, nie? Tu jest pytanie. To się tutaj rusza. Okej. Aaa, wlazłem w to. Chciałem to ominąć, ale nie pykło. Dobrze, jeszcze jeden leci. Dobra, weźmy sobie shotguna. Zobaczmy, co się stanie, jak po prostu zatłukę, nie? To jest pytanie. A, sięgnął mnie, skurczyli. To nawet dwa razy. Nie, jasno. Nie! Nie! Kurde! Nie, 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 nie! I po mnie. Zarypał mnie. O, kurczę. O, Boże. Masakra, ciężki ten odcinek. Chyba nie będzie to ostatni odcinek, chyba że naprawdę mi się to uda ogarnąć. Dobra, lecimy na szybko, nie ma co. Wiemy, o co chodzi. Wiemy, co nas czeka. Leć, dziadu, leć. Dobra. Na pewno nie będę tam od razu podchodził. I w sumie tych bomb nie będę demontował, one mogą mi pomóc. Tak, dokładnie, mogą mi pomóc. Pozbieram sobie tylko, co tu mogę. I będę musiał chyba tymi wybuchowymi strzelać w te dziady. To chyba będzie chyba najlepsza opcja. I z tego, co mi się wydaje, tu po prostu nie ma więcej tych sejfów. Oni mają te dwa, co mają na sobie, i chyba więcej tego nie ma, więc to jest chyba dobra opcja, żeby po prostu ich zastrzelić, zabić. Oni się położą, może nie wstaną, może nie wstaną. I tu jest pierwszy znak zapytania, jak to ogarnąć. Następny znak zapytania to będzie to, co ja mam tak naprawdę tu zrobić, żeby przeżyć. Wiem, że nie mogę podchodzić tam za blisko, bo będzie ze mną źle. Przełaź, 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 przełaź. Boże, zapomniałeś. Tutaj coś zostawiałem? Tak, tu jest to. Chyba, że coś tam jest jeszcze. Nie, tam są tylko drzwi. Więc z tymi drzwiami też można ewentualnie spróbować, w ogóle nie podchodząc do nich. Nie walcząc z nimi może, tak? Bo to też może mi pomóc. Dobra, zbieramy tutaj. Tutaj. Weźmy jeszcze stąd, bo w sumie nie mam pomysłu, jak to dobrze ogarnąć. Ale chyba jednak mam pomysł, jak to dobrze ogarnąć. Dobra, to może się udać. Tak, plan jest prosty. Kurde, ładujmy. Plan jest prosty. Muszę ich zamknąć tutaj na takiej zasadzie, że ja ich tutaj zaproszę. Pobiegnę po prostu bezpośrednio tędy. Oni zaczną iść z tamtej strony. Jak już będą tam wychodzić, ja za sobą zamknę tutaj. I wtedy będę mógł teoretycznie spokojnie sobie przejść, żeby oni nie mogli mnie dostać. I to jest chyba prawdopodobnie najlepsza opcja. Więc ja sobie po prostu tutaj zostawię to zamknięte. Tamtędy ich prowadzę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo są tylko te dwa sejfy, nic więcej, nie? Aha, drzwi mi zniknęły. Więc będę musiał ich po prostu zabić. To może zróbmy to po prostu najszybciej jak możemy. Dobra, bierzmy to. Mogą
wyskoczyć najpierw, nie? O, już są blisko mnie, dobra. Lecim, lecim. Ile to wybucha i tak chyba, jak dobrze pamiętam. Dobra, fałka, musimy dorobić tego dziadostwa. Dobra. Też mnie zastanawia jedno. Ile muszę im zrobić, żeby oni po prostu zginęli? Ale aj. On się tylko położył, ale chyba nic mu nie mogłem zrobić. Dobra. Fałka, fałka, boże, na fałce mam, zawsze zapominam. Teraz to weźmy. Muszę się cofać, muszę się cofać. Boże, jak mnie gonią, skurczybyki. Weźmy to teraz. Kurde. Matko. Podnoś się! Podnoś się! Teraz bym to musiał zamknąć za sobą najlepiej. Dobra, zobaczmy co tu się wyprawia teraz. Mamy chwilę, muszę pomyśleć co tu zrobić teraz. Więcej bełtów tych. Nie mam większego pomysłu już. Dobra. Oni jacyś tacy troszkę nieśmiertelni tu są. Przynajmniej mam takie wrażenie. Kurde. Jezu, zabiłem ich. Normalnie patrzę, oni się zaczęli składać, nie? I tak zwątpiłem troszkę. Ale się udało, ale się udało. Ludzie kochane. Kochani dosłownie, kochani. Ja pierdziele, co tu się wyprawia? Drzwi wróciły, pojawiły się, tak o, bez niczego. Punkt kontrolny jeszcze nie był przeze mnie zaobserwowany, więc proszę, pojaw się. Może znowu zaczęło brygać. Co jest do cholery? Normalnie jakbyśmy byli w jakimś żołądku, widzicie to? Ja nie wierzę, dobra, idziemy. O kurde. Rufik. Ja stworzyłem ten świat. Nie możecie mnie tu trzymać. Oko. Co się wyprawia? Ho, ho, ho. Dobra, teraz teoretycznie nie mogę wpaść w światło tego oka, bo będzie ze mną źle. Więc zakładam, że nic innego robić tu nie mogę. Nie skręć tu. Bo jak tylko mnie dostrzeże, to prawdopodobnie będzie ze mną źle. Dobra, tutaj jak skanuję. A, tak, dobra. Ja w ogóle nie wiem, czy jest sens zbierać przeze mnie te soczki, ale... W sumie dużo mam tych soczków teraz, ale nie wiem, czy będę miał jeszcze okazję je wykorzystać, nie? Dobra, lecimy, lecimy. O, na styk! Idioto! Nawet nie chcę wiedzieć, co się stanie, jak to mnie zobaczy, nie? Co tu się wyprawia, proszę państwa? O, bomba. Dobra, tutaj są jeszcze te łapki, do cholery. Jak ja mam tu niby obejść? Wrzuciło mnie na kolce, czaicie? Ale gówno. Ale gówno. O Boże! Ja po prostu nie rozumiem. Aha. I miałem punkt kontrolny nawet. Dobra, zobaczmy co się teraz stanie.
teraz się zamknęło tutaj. Tak średnio w ogóle wiem, po co to jest i dlaczego. Tak, są tutaj sznurki. Nie chcę tego rozbrajać. Chciałbym to rozbroić. Dobra, przeszedłem. Nie wiem dlaczego w sumie i jak. Może ile tu jest tych pułapków. O Boże! Boże, to... Ale drgnąłem, Boże! Ale to jest ciężkie, naprawdę ciężkie. Ja się tak skupiam, że nie mogę, po prostu nie mogę. Co tu się dzieje w ogóle? Tak staram się nie paść, nie umrzeć, nie wpierdzielić w błąd, że zacząłem nawet przed światełkami uciekać, bo się boję. I w zasadzie nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Bo tak zakręciłem specjalnie, żeby nie wpaść w te światełko, ale... One takie dziwne jest w ogóle. Z czego tu jest w ogóle takie coś? Po co te wajchy tam były? To jest w ogóle pytanie. Bra, jak to działa? Mogę w to strzelić? O! Spoko. Tylko pewnie zaraz i tak się otworzy. O właśnie. No czemu? Przecież... Znowu w tym samym miejscu. Musi tu być jeszcze jeden ten. Albo przynajmniej takie mam wrażenie. Dobra, zróbmy to jeszcze raz na szybko, może teraz się uda. W sumie odcinek trwa i trwa. Najlepsze. Już sporo czasu minęło, a ja w zasadzie nie wiem, co tu dokładnie chodzi. Dobra. Muszę to robić ostrożnie. Teraz się muszę przyjrzeć dokładnie. A, tutaj. Tam jest jeszcze ten skurczybyk. No i mnie zobaczyło, dlatego to wystrzeliło. Chciałem to strzelić, ale nie zdążyłem. Jak to zrobić teraz fajnie? Co się stanie, jak teraz to poruszę? Jestem ciekawy. Aha, teraz tego poruszyć w ogóle nie mogę. No to spoko. Jest. Jak to rozkminić teraz? Dobra, bo to idzie tak... Takim jakby... Tu robi fałkę, a tam robi takie coś. Tak, na pewno? Aha, no dobra. No to chyba jesteśmy w domu. Jak wiemy, jak się porusza to światło. Tylko kwestia, czy ja się znowu nie wpierdzielę w jakiś drucik. No i tak. Nie wiem, co tu się wyprawia i co ja ruszyłem, ale coś ruszam. I w zasadzie nie wiem dlaczego. Zastanawiam się teraz w sumie. Co tu jest nie tak? Może tutaj klikajcie. A tą stroną jakby to wyglądało. O. Mam dwie opcje do wyboru, no to wygląda. Dobra. Tutaj co mnie czeka? Takie coś. On to świeci stamtąd, dobra. Będę musiał to zrobić. Oj Boże. Zabłądziłem nieco. Ciężko się tu poruszać. Strasznie. Ale dobra, jesteśmy niby dalej. Teraz nie musiałem walczyć z tym gównem. Aha. Co się dzieje? O, cię panie! Spierdzielaj! Biegnij! Aha, wrypałem się w ten. O, to zrypałem. Nie zauważyłem w ogóle tych plam krwi, a ja muszę to najwyraźniej omijać, nie? Więc tutaj jest lipa. Dobra. Zobaczymy teraz.
Muszę iść slalomem, taki dosłownie slalomem. No, dużo widzę teraz, świetnie. Ja pierdzielę, oni są nienormalni. Omijaj. Dobra, zdążył, Boże. Co tu? Dlaczego ja tutaj znowu jestem? Są jakieś drzwi. Ale dlaczego w ogóle są drzwi? I do czego? Aha. Dobra, nie wiem, o co tu w ogóle chodzi. Ale idziemy dalej. Aha, tu jest więcej jeszcze drzwi. Tutaj zamknięte, ciul. Boże. Ja bym jednak, żeby to był ostatni odcinek, więc muszę się spiąć. Nawet jeśli tak naprawdę może być bardzo długi, to jednak ostatni to musi być ogarnięty. Nikt mi nie pisał, że to jednak nie jest ostatni. Że jeszcze mnie dużo czeka, więc mam taką nadzieję. Tutaj już nic raczej dobrego nie spotkam. Muszę lecieć tutaj. Nie mam innego wyjścia. Chyba, że zaraz będę spierdziała tą winą, która tam jest. Co teraz? Co to będzie? O! Boże, nie wierzę. Gdzie ja jestem w ogóle? Czemu tak powoli idę? Dobra. No i co teraz? Czy koniec gry będzie polegał właśnie na przedzieraniu się przez takie dziwne rzeczy? Czy jednak bardziej... Czy jednak bardziej z walką na samym końcu z Rubikiem? Czy my już z nim walczymy? Ocie panie, na samą górę, ja, widzicie to? Ej! Chciałem sobie zobaczyć. Jeśli wyjdę z tego cało, nigdy więcej nie wsiądę do windy. Jo. Teraz wjeżdżam na samą górę tej latarni chyba. Do genezy w ogóle... Jo, widzicie to, jakie piękne. Ciemno. Co? Dobra, teraz chyba jesteśmy na samuśkim końcu. Jesteśmy w centrum czegoś, w środku niczego. On idzie sam już, patrzy w dół. Joseph? Czy to ja? To ja, kurwa! Boże, Leslie. Jeszcze mi powiedzcie, że jesteśmy w swoim koszmarze. Ty, jeszcze nasza ta babka. Sebastian, get away from him. Ja nie odsunę się od niego. Sebastian, listen to me. Słuchaj mnie. Stop. Przestań. Chodzi ci o to samo, co nam. Look. Słuchaj, rozumiem. Ty nie jesteś zwykłą policjantką, ale to nie jest jakiś zwykły dzieciak. Zabiłaś Josepha i potrzebowałaś mnie, więc nie dziw się, że w tej chwili nie bardzo ci ufam. Dobry z ciebie człowiek, to dlatego... Ja... Ech, to już zresztą nieważne. Czy się okaże, że to jest... moja żona. Jeśli wiesz, kim jest ten dzieciak, wiesz... A jeśli wiesz cokolwiek na ten temat, wiesz, że nie można pozwolić mu żyć. Bullshit. Bzdura, to Rubik. To on. Co się ze mną dzieje? O nie. Pieruny jasne szczelują. Jestem pośrodku pustkowia? Czegoś. Leslie, stop. Rubik. Co się wyprawia? Jezu. Co? Co tu się stało? On stał się paliwem dla tego mózgu, czy mi się zdaje? To krzyczy. Ja pierdzielę, nie mówcie, że to się sypie. Dobra, gdzie ja mam iść? Co ja mam robić? Już chwilę miałem władzę nad swoją postacią, ale nie do końca wiem, co tu jest w ogóle grane.
Halo! Wstawaj, nie wiem, zrób cokolwiek! Ja pierdolę, wyleciałem przez to jebane okno. Co się dzieje? Ja spadam, Boże, ratuj mnie ktoś! Nie wiem, jaki spadochron, cokolwiek! Może ja się muszę obudzić w końcu, nie wiem. Boże, spadam na ten mózg. Jezu, no nie ma władzy nad postacią, choćby nie wiem co. Spadłem na mózg. I się fajnie klei. Co tu się wyprawia, ja pierdzielę. Nic z tego nie rozumiem. Nic. Castillan. Jezu, mózg się rozwala. Castillan, człowieku, coś ty stworzył. Nie, nie mówcie, że jakiś... O kurwa. Oho! Matko, córko. Rówik. O! Gdzie ja poleciałem? Gdzieś! Boże, masakra! Co tu... Jakie to jest, do cholery wielkie! Ja muszę przed tym uciekać, ale... No i mnie sięgnął, nie? Tak po prostu... Aż zrobiłem to samo swoimi dłońmi, nie? Ja pierdzielę, za długo film leciał, tak... Dobra, biegnij go, biegnij. Jak drapiesz, skurwysyn. Dobra. Muszę po prostu szeroko to brać, nawet jeśli nie powinienem. Dobra, tutaj biegnij. Rura, rura. Ale masakra, ja pierdzielę, co tu się wyprawia. W sumie lubię takie zakończenia. Ja jestem po prostu zmasakrowany. Ja pierdzielę, jak ja mam tu biec? Boże, ile łap. Kurde, nie tu, nie tu. Nie, nie. Za długo się przytrzymałem. On mnie po prostu zgniata w łapach. Nie, to jest masakra. I też nie za bardzo widzę w ogóle, gdzie mam biec. A to jest dopiero wyczyn, żeby to ładnie ogarnąć. Dobra, rura, gościu, rura. Teraz muszę tu. Dobra. To zbyt często rozwala się. Ja pierdzielę, dobra. Tutaj, dobra. Czyli zacząłem się w ostatnim momencie tak naprawdę. Ja biegam w ogóle po budynkach. On mnie wysyła gdzieś w kurwa w kosmos. Co? Czekaj, będę strzelał! Bierz go, kurwa, ja chcę go zajebać! Ratatatatatata! Ładuj, gościu. Nie wiem, może mam ten cel ładować. Ale kuźwa miota. Miota nią jak szatan, Boże. No na pewno mam w tym kaputu strzelać, albo tam gdzie pokazuje. Nie mówcie, że zginę. Starałem się. Robiłem co mogłem. Ja pierdzielę, jak pocisk. No nie! Nie! Dlaczego? To mam się sam zdjąć z tego bolca, no bez przesady. Wow, rakietnica! Ogar, baby! Bier to, stary. Z tobą jest strasznie źle, ale jesteś w stanie zabić Rubika. Bierzesz to, robisz to, stary. Castellanos, wierzę w ciebie. Rób to. Jeden strzał. Może nie wiem, co ja mam tu naprawdę w co trafić. Może po prostu w niego. Może nie po prostu w niego. On się przemieszcza i to jest dla mnie problem. Nie wiem, w co za bardzo mam strzelać. Ładuję po prostu z automatu. O, chyba w kapucyna dostał. Nie, teraz zeszło, Boże. On jest coraz bliżej mnie. Nie, nie! No to jest dźwięk, jak umieram. Jak ja mam wcelować, jak to się tak strasznie rusza? Dobra.
dobra, muszę po prostu się postarać. Niech się przemieszcza nawet, to lata, lata i napierdzielam. Niech się dzieje, co się chce. O kurde, nie trafiłem. Od razu z automatu, nawet nie ma co mierzyć. On i tak unika jak chce. Dobra, trafiłem. Co się dzieje? Co się... O! Przewraca się, czekaj, czekaj. Boże, gdzie ja znowu spadam? Ja pierdzielę. Matko boska, co tu się dzieje w ogóle? Ja nie mogę już. Ale kosmos. Rubik umiera? Umiera, czekaj. Punkt kontrolny. Jezus. Jezus. Ja jestem przelutowany na wylot. Jak ja... Strzelaj. Zjadł mnie? Jestem u niego. Co się dzieje, Boże? Zaraz rozsadzi tego demona, no. Ja nie wierzę, że pokonałem takie bydle, które jeszcze mnie przydziurowiło na wylot. Jo. O. Budziłem się. No bez przesady, no. Castellanos, idioto. Co? Jak? Dlaczego? Jak się miota? Jak ryba? Muszę rozwalić ten mózg chyba całkiem. Rubik. Ja stworzyłem ten świat. Nie możecie mnie tu trzymać. Rubik. Nie no, ja muszę to rozwalić. Skończę to, skończ to, stary. Zniszcz. Rozpierdziel to na amen, stary. Koniec. Nie ma. O ziemię, pierdolnij ile sił łapa. Tak jest. Koniec? To musi być koniec. Zdeptaj to, kurwa. Depcz. Depcz bez sentymentu. Bez żadnych skrupułów. Tak jest. Mamy oznaki życia. Co jest grane? Eksperyment? A, ona coś wie. Zostawcie go i ten dwójkę. Nie wystaną się. Ona chce nam pomóc. Ona jest... Nikt tego nie potrafi. Zrobiłem coś, czego nikt nie zrobił. Co? Dobra, ocknąłem się. Jeszcze raz się ocknąłem. Już trzeci. Chyba. Jestem w jakiś... Co tu jest? Halo, mój doktorek. Oni nie żyją. Tak samo jak umierali w tym śnie. Ja nie wierzę. Co się dzieje? Czemu? Co to jest tutaj? Witcher z Leslie. Co się stało z Leslie tak naprawdę? No? Czemu oni znowu nie żyją? Ja jestem w tym chorym szpitalu dalej. Idę tak na wyjebaniu, nie? No nie. Beckon Mental Hospital. Psychiatryczny szpital. Beckon. Co się dzieje? Nie mówcie, że mnie teraz rozpierdolą. Go, go, go! Detective,
detektywie. Więc panu nie jest, tam ktoś jeszcze? Dajcie mi odetchnąć prawdziwym powietrzem. Co? Był jakiś jeden wielki pierdolony eksperyment na ludziach. Nie wierzę. Miasto stoi? Stoi. Leslie idzie, nie! Czemu oni go nie trzymają? Nic nie ten. Znowu piszczy, nie? Co jest grane? Nie! Ja mam zwidy chyba. Tak, mu się we łbie popierdolił chyba. Co, to na tyle? Tak, to na tyle. Aż mi ciarki przechodzą. Moi przyjaciele, to chyba koniec tego odcinka. Koniec drugiej gry, która była na moim kanale w pełni skończona. Nie wiem co powiedzieć. Ciarki mnie przechodzą, muzyka jest po prostu piękna. Tak jest. To jest koniec. Moi przyjaciele, dziękuję wam bardzo za oglądanie całej serii, każdego odcinka. Nieważne w jak dużym stopniu, naprawdę dzięki wam, tak naprawdę chciało mi się tą grę kończyć. Też gra jest po prostu piękna, do teraz mnie ciarki przechodzą. Chyba zrozumiałem na końcu, o co w tym chodzi. I jestem po prostu zdumiony, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. To jest moja druga seria, następny będzie przynajmniej w czasie chwilowym The Forest. O tym będziemy myśleć na kolejnymi seriami. A ja wam po prostu dziękuję za oglądanie, przyjaciele. Dziękuję. Dziękuję za to, że oglądaliście, jesteście i będziecie, mam nadzieję, na zawsze. Do końca mojej aktywności na YouTubie. Gra jest po prostu piękna. Posłuchajmy tej muzyki przez chwilkę. I kończymy. Masakra. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Do strasznego nie do zobaczenia. Do zajebistego do zobaczenia. Oj tak. Trzymajcie się. Siema. Tutaj jeszcze na sam koniec muszę wam pokazać statystykę mojej gry. Prawie 15 godzin grania, 67 zgonów. Dostałem jakąś karabin maszynowy, granatnik, postawy postaci, jakieś poziomy trudności itd., itd. Ale w to raczej nie mam zamiaru się drugi raz ponownie bawić. To jednak jest let's play. Let's play może być tylko jeden. Jeden raz można przetrwać, przeżyć to samo, potem to już jest tylko nudne powtórzenie. Ewentualnym większym poziomem trudności. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się.